dlaczego Mieszko I przyjął chrzest, to jest pytanie, które sobie zadają historycy polscy od 200 już lat i nie znaleźli na nie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie dopisują nam źródła, które by nas naprowadziły na właściwą drogę. W gruncie rzeczy mamy tylko dwie zapiski rocznikarskie, jedną z roku 965, że Dobrawa, księżniczka czeska, przybyła do Mieszka. I drugie, rok później, że Mieszko I przyjął chrzest. A więc jest rzeczą naturalną, że historycy łączą te wydarzenia ze sobą i szukają odpowiedzi w tym małżeństwie, które zawarł Mieszko I z księżniczką czeską. Wyobraźmy sobie, jak byśmy postąpili, gdybyśmy się znaleźli w tej samej sytuacji. 1000 lat to jest podzielone na generacje 10 setek. W każdej setce przyjmujemy 3 pokolenia, a więc mamy przed sobą 30 pokoleń i ten pierwszy w szeregu szuka odpowiedzi na to pytanie. W jakiej sytuacji się znajdował? Otóż wiemy, że w tym czasie Polska była już państwem dość znacznym, ale otoczonym zewsząd krajami pogańskimi. Pogańską była Ruś, pogańskie były Prusy, pogańskie było Pomorze, pogańskie była cała Sowieszczyzna Połabska, aż do Hamburga i Bremy. Natomiast jedynym krajem chrześcijańskim, którym Polska wtedy bezpośrednio sąsiadowała, to były Czechy i było rzeczą oczywistą, że w ówczesnej konstelacji politycznej, który z jednej strony Mieszko I dążył do rozciągnięcia swojego władztwa na ziemię lubuską i tutaj znalazł się w stanie wojny z Wietami i z drugiej strony z Czechami, musiał dokonać wyboru, z kim będzie współpracował. Zdecydował się na sojusz z Czechami przeciwko Wietom i na tym tle wyszło właśnie to małżeństwo. Ale taki był wówczas układ stosunków społecznych, że pogan właśnie na dworach książęcych ówczesnych, panujących, traktowano jako ludzi drugiej kategorii. Mamy nawet zapis źródłowy taki, że Słowianina określono, zaliczono do psów, dlatego że on jest poganinem. Otóż Mieszko I, chcąc wejść właśnie na, jakbyśmy dziś powiedzieli, salony polityczne, musiał dokonać zmiany religii. Nie była to więc decyzja o charakterze wyznaniowym, która by zdecydowała o tym, że on taką podjął decyzję ze względów światopoglądowych, była to prawdopodobnie, tak się to wydaje, decyzja wszystkim natury politycznej, która jednakże pociągnęła za sobą bardzo doniosłe zmiany właśnie natury ideologicznej, wyznaniowej, religijnej.